Zerkaleczko! Z tej strony. Zerkaleczko. Jako, że wbiliście ponad 10 tysięcy łapeczek w górę pod tym filmem, to zapraszamy Was na challenge z fasolkami wszystkich smaków. Zasady są proste. Jak zginiesz, to jesz losową fasolkę. I ja sobie przygotowałam tutaj jeszcze miskę w razie ewentualnego zwrotu produktu oraz oczywiście coś do picia. No to co, zaraz zaczynamy, niech ta runda przeminie, a Wy w tym czasie widzowie możecie zostawić 10 tysięcy łapeczek w górę, to nagramy kolejny taki challenge z fasolkami wszystkich smaków. Dobra, czas start! Pierwsza lecisz ty. Czemu? Nie. I no, i poziom normalny. Ej, przecież ty się nie zmieścisz przez te skrzydła arbuzowe, nie ma opcji. Ej, no ja mam nadzieję, że się tak. Czekaj. No. Ej, no wskoczyłam, ale i tak mnie zepchło. No widzisz, trzeba było taktycznie się ubrać. Dobra, teraz moja kolej. A nie, nie, jeszcze nie moja kolej, bo moja musisz ścinać fasolkę. Dobra. Ja sobie przesypałam, nie patrzę. Albo zgniłe jajo, albo popcorn. Dobra, ja biorę papier toaletowy w razie co? No. Pachnie normalnie. Ze słonego. Ej, ale chyba popcorn, to nie jest złe. Słony popcorn? Tak? Coś no. Słonego? Dobra. Dobra, to teraz moja kolej. Troszeczkę się stresuję. Dobra, pełne skupienie, bo ja nie chcę jeść fasolki. No co jest? Co to za jakaś karuzela? Jak ja mam tu przejść? Dobra, co my tu mamy? Połóż się. Nie, połóż się. Nurkuj. Wyraję fasolkę. Dobra, jemy fasolkę, uwaga, losujemy, losu. O, mam jakąś taką błękitną. To co może być? Pasta do zębów albo smoothie bananowe. To jest smoothie bananowe, bardzo dobre. Czyli na razie... Trafiłam dobrą. Na razie mamy szczęścia. A Wy widzowie możecie też w komentarzu napisać, czy jedliście fasolki wszystkich smaków, a jeżeli tak, to jaki jest najgorszy smak, bo według mnie zgniłe jajo. Ej, mam łatwe chyba, wystarczy usiąść chyba, co? Łatwe! Udało się! Udało. Nie jem. Pełne skupienie. Uwaga, 3, 2, 1. Widzisz? Co to jest to jak na ręce? Nie, dobra, ja muszę zanurkować. No nie! Nie dał rady tego przejść! Oj, smuteczek, czyli łowisz fasolkę. Może będzie bananowa. No już jadam przed chwilą banana. Dobra, mam jakąś taką pomarańczową z plamami. Albo wymiociny, albo brzoskwinia. It was at this moment that he knew. He fucked up. Halo? Aż tak. Okej, teraz moja kolej, czy ja będę miała? Ojoj. Jaka buźna wajna. Ale ja no masz prostsze niż ja. Co, mam nurkować tu? No nurkuj! Nurkuję! Udało się! No nie wierzę. Ej, ale byłam pewna, że mnie to zmiecie, nie? Na 100% byłam pewna. 3, 2, 1! Dobra, tutaj chyba najłatwiej mi będzie w ten kąt pójść. No. Tak. I usiądź? Usiądź na wszelki wypadek. O! Udało się! Zaczynamy dawać sobie radę, nie? O, zagadka matematyczna! 10 na 5? Boże, żeby 4. Się nie pokorzyć! 4! 4! 4 wybierz, panie! Patrz, wypchłam! O! Mam klucuczek. To jest mega easy. Nawet tak mogę zrobić, patrz, triki Weroniki. Jaka wygimnastykowana werka aferka. Wow. Jezu, jaki ty tu parkour dajesz, nie? Drabina Adriana leci. I ja tego nie przeskoczę, ty? Jak nie? Nie. Rozpędź się. Zobaczysz. Dobra. Jak ty się przebijasz przez te szczebelki? Co jest? Ja mam oszukane skrzydełka, wiesz? No znowu banda banan, no nie wierzę! Ale dobra, jest to, skupienie. Że to jest trudny poziom, nie? Okej. Okay. No nie, no nie da rady tego przejść! Dobra, skusiłam niestety losu. Biała z takimi niebiesko-żółtymi plamkami. Tutti frutti? Nie. Coś niedobrego. To chyba śmierdzące skarpety. No to teraz przynajmniej wiesz, jak smakują śmierdzące skarpety, Vera. Znaczy nie jest najgorzej, ale... muszę popić. Moja kolej, Vera. O,
nie. I love you! I bo love patrz, to jest you, taki rebusik. I, czyli po angielsku, nie, oko. Nie! Jak to przeszło? Wiesz co, Klaudia, to jest za łatwe dla ciebie po prostu. Jak ja trafię kolejny raz bandę banan, to ja nie wiem. Chyba zjem wszystkie fasolki naraz, nie? Wiesz, jaki jest problem, że tobie naprawdę losuję trudniejsze poziomy, ja mam samo łatwe. No jaki będziesz miała poziom teraz? Bo to się wyświetla. Łatwy. Dobra, tu chyba mogę się położyć i to przeżyję. Tak, to jest łatwe, więc dasz radę tutaj. Połóż się. O. Jak ty śmiesznie tak się kładziesz, tak chodź. Dobrze, że ręką mnie zahaczyłam, nie, bo już widziałam to. Nie zmieścisz się, nie zmieścisz się, ha 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 ha. Ty. Bez kitu, jak ja mam tu wejść? Nie wiem, ja się boję. Dobra. Odklej sobie z zębów. Wyplułam. Chyba bym wypluła z zawartością mojego śniadania, jakbym nie wypluła normalnie. O matko boska, paskudne! Tak? Ale to jest gorsze niż zgniłe jajo? Gorsze. Ej, a ja wbrew pozorom naprawdę dużo tych różowych mam. Ja wiem, że nie widać, bo wysypię, ale dużo tych różowych mam. Ja mam chyba niedobrze. Dużo jajek. Możliwości tych jajek, nie? Rozpłakałam się. Ale przyjdzie Maciek z pracy i mu takiego buziaczka dam. Ojoj, biedny Maciek, co ci zrobił? O Jezu, jakie to jest niedobre, cały czas nie, mam... Nie! Jak ja mogłam tego nie przejść? Serio? Nie zmieściłam się, chyba, nie wiem, kapelusz mi zawadził. Losujesz. I to nie było specjalnie. O nie. Jaki masz kolor? Ten, co na początku. Są dwie pomarańczowe. Jedna to może być ta smoothie. Brzoskwinia. Tak? Upiekło mi się tym razem. Jezu. O, masz to samo co ja teraz. Obserwujmy porażkę Milusi Klaudusi. Nie no, ja po tamtym to ja będę naprawdę się starała. Dobra, okej. Okay. Ja nie wiem, jak mi się tego nie udało przeskoczyć? No przecież to takie proste jest. Dobra, tu chyba muszę kucnąć, tak mi się wydaje. Tak. W ogóle jest. Usiądź? Usiądź. Dobra. Następnym razem nagrywamy taki challenge z pastami do zębów i szczoteczkami. A może jakiś challenge z niedobrymi napojami, że chłopaki nam przygotują? Będzie pić, nie wiadomo co. Dobra, tylko pod warunkiem, że nic ostrego dla mnie, bo po prostu nie mogę ostrego, nie? Dobra. Kwaśne, słone. Nie wierzę! No to ja miałam z tym samym problem! No jak to możliwe? Nie! No ja coś tu jeszcze... Fasolka! Fasolka! Wątróbki ohydnej, czekaj, dobra. Tak. Ojoj. Jaki kolor masz? Taka jasnobrązowa. Dobra, próbuję. Pieczona pianka? Czekaj, bo chwilę pożygam. To czyli to była wątróbka. O Jezu. Tak. Ja się ogólnie wątróbki jako dania aż brzydzę wręcz. Ja tak nie mogę, że jeżeli ktoś je wątróbkę, to ja nie mogę być w tym samym pokoju, dosłownie. Ja ci się przyznam, że nie jadłam nigdy wątróbki. O Jezu. O matko. Moja kolej teraz. 3, 2, 1 i coś prostego. Nie jadłaś wątróbki, to może żebyś skusiła i żeby wątróbka było? Dobra, nie. Ja wiem. Ja wiem. Trójkę wybierz, panie! Nie! O! Ale to by był przypał, jakbym niby dobrze odpowiedziała, a wpadła razem z tym klockiem, nie? Smuteczek. Ej, ja nie dam rady, nie? Mnie normalnie brzuch rozbolał, głowa mnie no, zaczyna bolać. Musisz, dasz radę, widzowie zostawili 10 tysięcy łapeczek w górę, dasz radę! Niech widzowie piszą w tym momencie komentarz, dasz radę, to mnie może tak mentalnie... Dasz radę. Na duchu, o Jezu, nie, no Jezu! Jak ja o tym myślę, to mnie zaczyna na wymioty brać, autentycznie. W ogóle co to był za pomysł? Czemu w ogóle? Jak? W którym momencie uznałem, że to jest dobry pomysł? Nie! Banda banan! Ja tego nie przeskoczę! Nie ma opcji! To mi się też nie udało. Dawaj! Nie! Nie jem! Jak ty to zrobiłaś? Ja nie jestem godna bycia w bandzie banan, skoro nie mogę tego pokonać. No matko boska, ale miałam farta, co ci powiem. Zobaczymy, co u mnie teraz się trafi. Aha. A ta buzia, ale ona się nie kręci, nie? Chyba nie. Czekaj, ja zanurkuję.
A może czekaj, usiądę i zaraz nura dam, o. O! Pięknie. Oj. Dajesz, dajesz. Fortepian! Ale nie. Raz się udało go przejść już. Nie. Nie? Okay, nie, a czy czym bokiem nie trzeba stanąć? A skocz, zanurkuj! Bokiem! Bokiem trzeba, o. Ja dzisiaj w ogóle pizzę miałam ochotę na obiad sobie zamówić, ale po tych fasolkach to ja chyba już nic nie będę jadła. Fasolki zjesz. O, drabina Adriana! Adrian, to dla ciebie poziom. No, ciekawe, czy uwaga, uwaga. Czekaj, najpierw stanę na rękach i zanurkuję. Uuu! Udało się? Stanęłam na rękach i zanurkowała, mi się udało. Matko Boska, ty, to może to jakaś metoda, nie? Że tutaj trzeba parkoura jakiegoś uskuteczniać. Stanąć na rękach i później coś zrobić. Dobra, stoję na rękach i potem coś robię. I będę miała pewnie niemożliwe. O, o mój Boże. No i patrz, poziom niemożliwy, nie? Idziesz do faceta czy do kobiety zjeść się? No to tak. Nawet nie próbowałam. Dobra, losuję. Ej, jedna mi spadła. I to będzie ta wybrana. No nie, to będzie jajo, jak nic, czekaj. Popcorn albo jajo. Ajajaj, no to powodzenia, miło było cię poznać. Popcorn. A nie przechodzi, nie przechodzi ci w jajo czasem? Nie. To znaczy inaczej, ten popcorn też nie jest jakiś wybitnie dobry. To jest taki stary popcorn w kinie. Po całym dniu, jak nie dorabiają. Bo to chyba jest maślany popcorn, nie? A tak. Co, nie lubisz maślanego? Nie, wolę po prostu słony. Ogólnie jest bardzo mało tych plansz, nie? Z Hole in the Wall. Niby taka fajna gra. I znowu to, co na początku. Dobra, robimy triki Weroniki, patrzcie. O, stoimy na rękach i skaczemy. No. Udało ci się? Widzisz? Triki Weroniki! No nie wierzę, nie? A ja pewnie będę miała teraz poziom niemożliwy do przejścia, w sensie trudności niemożliwe. Nie, nie. 3, 2, 1! I? Kotka i mysz, i dziura. No nie no, mysz i kot muszę dać radę. Poziom nazywa się kocia mysz. Usiądę na wszelki... To jest już ten poziom, że się tak boję, że nawet usiadłam, żeby na pewno nie spaść, nie? Ale co? Ale... Ja nie zapamiętałam totalnie! To... Ja też nie. Nie, ja nie skumałam, o co tu chodzi. Ja też nie zakumałam, nie? No to co, już jesz. Jaki masz kolor? Nie wiem, jeszcze losuję. Biały z żółtymi... No to albo jajo, albo popcorn. Powodzenia! Słyszę, że jesteś bardzo zadowolona. O Jezu! Zgniłe jajo to jest najgorsza fasolka, jaka może być. Boże, ja słyszę po twoim głosie, że ty prawie że płaczesz, nie? O, płaczę, już mi cieknie z oka. Dobra, Klaudia, teraz ty. Męcz się teraz ty. Błagam, łatwe. Dobra, ej, raz już rozkminiłam, nie? Może uda się i drugi raz. Dobra, ej, to jak już rozkminisz, nie jest trudne, nie? Na szczęście. Proszę, coś łatwego. Dobra, to jest łatwe. To znaczy normalne. Damy radę. Robimy triki. Triki Weroniki. No nie, co, widzisz, co się stało? Widzę. No, wbiłam się w ścianę. Fasolka! Fasolka! Ale ja nie wierzę, mi to ja mam pecha dzisiaj! Biedna bardzo. Nie, to jest to najnowsze, czyli albo zużyte bandaże, albo granat. Oby był granat. Ja ci naprawdę dobrze życzę granat. Mhm, granat. Na szczęście granat, dobra. No to miałaś szczęście, no. Ale naprawdę smaczna jest. Taka dobra. Lekko kwaskowa, ale bardzo dobre. Bardzo dobre. Przegryziesz sobie to jajko. No dobra kochani, na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli podobał Wam się odcinek z fasolkami wszystkich smaków i chcecie więcej takich filmów, to zostawcie pod tym filmem 10 tysięcy łapeczek w górę, to na pewno razem z Klaudią jeszcze coś nagramy. Wbijajcie też na kanał Milusi Klaudusi, bo tam też pojawi się odcinek z fasolkami, który nagrywamy właściwie po tym. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!